Dzisiaj jesteście świadkiem wydarzenia, które się nazywa Bieg na Sześć Łap. Polega to na bieganiu i spacerowaniu z pieskami ze schroniska. Wszystko zaczęło się w lutym 2013 roku, więc tak naprawdę lada moment będziemy obchodzili 5 lat. I kiedy to wszystko wymyślałam i zaczynałam, nie miałam pojęcia, że już za niedługo akcja będzie prowadzona w 39 schroniskach w Polsce. Więc teraz jesteśmy świadkami wielkiego, włochatego święta. Za pół godziny będą wydawane pieski, a już są poustawiane kolejki ludzi, którzy nie mogą się doczekać, kiedy wyjdą z pupilem pobiegać i go po trochę poprzytulać. Co nam dał ten bieg na sześć łap? Przede wszystkim sprawił, że dużo piesków znalazło domy. Dużo zwierzaków jest socjalizowanych, ponieważ wychodzi na co dzień z klatki i już im się człowiek zaczyna kojarzyć z czymś dobrym, z czułością, z jakimś smakołykiem. Także też zmieniamy świat tych zwierząt. No i oczywiście ma przełożenie na adopcję i to są naprawdę wyjątkowe dni, kiedy słyszymy, że po biegu na sześć łap sześć zwierzaków znalazło dom. I to są adopcje przemyślane, bardzo poważne. I te pieski już nigdy nie wróciły za te schroniskowe, więzienne mury. Także no, dziękujemy, że jesteście z nami.